Na ostatniej sesji powiatu łaskiego radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli się za wydzierżawieniem miejscowego szpitala. Taką opcję uratowania tej zadłużonej placówki od dawna forsowało starostwo. Doszliśmy do wniosku, że najlepszym, korzystnym dla nas rozwiązaniem w tej sytuacji będzie po prostu dzierżawa. O tyle jest jeszcze to korzystne, że majątek w dalszym ciągu zostaje własnością powiatu. Tak? Gdyby cokolwiek się stało, gdyby dzierżawca kiedykolwiek zrezygnował, bądź też drogi nasze by się rozeszły, to wciąż szpital i cały majątek wraca na łono powiatu. Związki zawodowe lekarzy oraz pielęgniarek i położnych mają dopiero uzgodnić wspólne stanowisko w tej sprawie. Choć nie od dziś wiadomo, że przeciwni są dzierżawie. Mają również pretensje do zarządu powiatu, że sprawę przekształceń w szpitalu prowadzono mało transparentnie. Według nich nie było wystarczających konsultacji z załogą ani audytu. Jeśli chodzi o wcześniejsze rozmowy ze związkami, takie się praktycznie nie odbyły. Wszelkie decyzje podejmowane przez starostwo miały być na podstawie przeprowadzonego audytu. Taki audyt się nie odbył. Przemysław Sosnowski dodał, że w związku z szeregiem wątpliwości i obaw dotyczących wprowadzanych zmian, związki zawodowe nie wykluczają zaskarżenia uchwały przyjętej przez Radę Powiatu. Starostwo odpiera zarzuty związkowców, uważa, że audyt był, a wszystkie opinie wzięto pod uwagę. Audyt oczywiście był zrobiony przez firmę AMG. Jest to audyt, który ma około chyba 150 stron. Kończy się całość wskazaniem, że w obecnej sytuacji, w której znajduje się i powiat łaski, i szpital jako łaski SPZOS, najlepszą drogą jest właśnie droga wydzierżawienia. Proces dzierżawy ma rozpocząć się konkursem. Jak twierdzi starosta, od dawna są już sygnały świadczące o zainteresowaniu przedsiębiorców tym tematem. W ostatnim okresie, no można powiedzieć roku czasu, wpłynęło do nas chyba 10 pisemnych ofert od podmiotów, które już prowadzą tego typu działalność i są zainteresowane prowadzeniem działalności w łasku, stwierdzając, bo przedstawiciele tych firm składając te oferty byli tutaj u nas osobiście na spotkaniu, powiedzieli, że szpital jest atrakcyjny. Dlatego starosta ma nadzieję, że oferenta uda się wyłonić już w pierwszym przetargu. Na 5 lat ma zostać wydzierżawiony sprzęt stanowiący wyposażenie szpitala, a na 20 lat wydzierżawione będą grunty wraz z głównym budynkiem oraz szpitalnymi oddziałami, także poradnie, oprócz 3 – dermatologicznej, uzależnień i psychiatrycznej. No ale co stanie się z 27-milionowym długiem? Całość szpitala, 90% materii tej majątkowej zostanie wydzierżawione obcemu operatorowi bez zadłużenia. On będzie, nie będzie miał zadłużenia. To zadłużenie będziemy spłacali z czynszu dzierżawnego, który będzie wpływał do powiatu. W zamian za to dzierżawca zobowiązuje się do regularnego inwestowania w szpital. Ma to być średnia kwota około 1 miliona złotych rocznie. Ma również dać gwarancję zatrudnienia. Załoga na zasadach artykułu 23 prim. Kodeksu karnego przechodzi do współpracy z nowym dzierżawcą i według ustaleń, jakie są poczynione, ma to zatrudnienie mają zagwarantowane na co najmniej rok. Jeżeli znajdzie się dzierżawca, który zechce zatrudniać pracowników na dotychczasowych zasadach dłużej, no to ma szansę uzyskać większą ilość punktów i wygrać ten konkurs. Na najbliższym posiedzeniu zarząd powiatu ma podjąć uchwałę o dzierżawie. Następnie zostanie ogłoszony zamiar wydzierżawienia i umieszczony w prasie na 20 dni. Kolejne ogłoszenie umieszczone na miesiąc będzie już dotyczyło specyfikacji konkursowej. W tym czasie władze powiatu będą czekały na oferty. W końcu kwietnia komisja konkursowa zbierze wszystkie oferty i zdecyduje, która z nich jest najlepsza. Do końca maja starosta zamierza podpisać umowę z dzierżawcą szpitala.